Powiedziałem wam o różnych obliczach wolontariatu i różnych fajnych rzeczach, które się w nim dzieją. Natomiast sztuka pomagania zaczyna się w momencie, kiedy pierwszy raz zadajesz sobie pytanie, dlaczego ja właściwie tam jadę, dlaczego idę coś zrobić, dlaczego chcę komuś pomóc i tak dalej. Są tak naprawdę bardzo, bardzo różne motywacje. Yy, moi drodzy, no, taka prosta sytuacja. Idziesz ulicą, zaczepia się jakiś bezdomny człowiek, który wyciąga rękę i prosi, daj, daj. No, i taki on jest biedny, wygląda tak słabo, taki lichutki, biedny, bo nie ma dom, domu, dachu nad głową, tak naprawdę biedny, bo nie ma relacji z ludźmi. No, i co robisz? No, wyciągasz pieniądze, bo, bo tam litość zbiera w tobie, albo denerwujesz się i ty darmo zjadzie. To jest ważny moment. Dlaczego tak, a nie inaczej reagujesz? Pomagasz, yy, dając mu pieniądze, czy mu tak naprawdę szkodzisz? Bo istnieje spore ryzyko, że te pieniądze przepije. Albo nie dajesz pieniędzy, to tak naprawdę co, okazujesz zimne serce? Czy może jest w tym ukryta jakaś pewna mądrość, że zamiast pieniędzy ty chcesz mu zaoferować trochę swojego czasu na to, żeby z nim porozmawiać, yy, trochę swojej wiedzy o świecie, o życiu, a tu można znaleźć pracę, tam jest ośrodek dla bezdomnych, tam będzie dach nad głową, ciepła strawa, w międzyczasie pan stanie na nogi. Tu się zaczyna sztuka pomagania. Tak naprawdę te nasze motywacje bardzo różne, mogą również nas nauczyć wiele o sobie samym. Jeżeli ja sobie przytomnie zadam pytanie, dlaczego ja, na przykład temu człowiekowi nie dałem tych 5 zł, o które prosił, to mogę się dowiedzieć o swoim sercu bardzo wiele, że może tam kurczę jest kamień jednak. A może przeżywam ten wolontariat, chęć pomagania, bycie dobrym chrześcijaninem, właśnie w taki sposób że raczej jestem skłonny dać człowiekowi wędkę, a nie rybę. To jest bardzo mądre podejście. Mogę się dowiedzieć o sobie tego, że na przykład chcę, żeby ludzie mnie uważali za dobrego człowieka. Więc jakoś tak przypadkiem mi wychodzi, że na oczach ludzi ja właśnie te pieniądze rozdaję, czy tam, żeby wszyscy widzieli, że ja z tym wózkiem przez miasto jadę. Może jestem tak niedowartościowany. Ludzie dali mi tak popalić w życiu, tak dostałem w kość, że wydaje mi się, że jestem nic nie warty i czuję, że po prostu chcę mieć do czynienia z osobami jeszcze bardziej cierpiącymi, jeszcze bardziej mm, wymagającymi opieki i troski, żeby trochę podreperować swoje ja. Albo żeby odkłamać tą rzeczywistość, że wszyscy są wrodzy, źli i niedobrzy. Nie. Ja wiem, że przynajmniej w jednym sercu, w moim własnym. Jest jeszcze odrobinę miłości, i chcę, żeby ta miłość przez chwilę zajaśniała. Bardzo różne motywacje. Jaka jest Twoja motywacja, kiedy pomagasz człowiekowi? Albo, uwaga, jakie są Twoje wyrzuty sumienia, kiedy tego nie robisz? To jest może trochę taki psychologiczny aspekt, ale uwierzcie mi, jest w tym bardzo, bardzo dużo duchowości. Tu się może objawiać Pan Bóg. Albo tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego nigdy nie możemy go zauważyć. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomagasz? Co cię motywuje do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi? Ja ostatnio o tym sobie myślę. Dlaczego od tylu lat jeżdżę ciągle do Brańszczyka na drabinę Jakubową? I sprawia mi to wiele radości. Ostatnio też o tym sobie myślałam, że drabina Jakubowa jako taka nadaje sens mojemu życiu, że to jest jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, sytuacji, które mnie spotkało. Dzięki drabinie no jakby mogę spojrzeć inaczej na rzeczywistość, na inaczej spojrzeć na świat. Chociaż też wydaje mi się, że pomaganie w drabinie Jakubowie podczas turnusu jest niezwykle proste i naturalne. Ja zawsze jak przyjeżdżam na turnus, to mam takie poczucie, że kurczę, to jest takie niesamowite, że ludzie w tak sposób naturalny chcą komuś pomóc. Coś komuś upadnie i wolontariusze już biegną. Kiedyś była taka podopieczna, która. Siedzi na wózku, jeździ na wózku i ona powiedziała, że jak ona widzi wolontariuszy, którzy rwą się do pomocy, to ona ma poczucie, że może biec razem z nimi. I właśnie to jest takie niesamowite w tym, że ten nasz wolontariat nasz tak, nas tak uskrzydla i podnosi i buduje. I chyba właśnie dlatego ja pomagam, bo to jest coś, co nadaje mojemu życiu sens.